Witamy Państwa. Powinienem zaśpiewać chyba piosenkę Skaldów. Wiosna, cieplejszy wieje wiatr, bo w końcu 21 marca. Witamy bardzo serdecznie. Witamy. Prawie że słonecznie, bo w blasku reflektorów nam bijących twarz pierwszą opaleniznę będziemy mieli. Janna Domagała, dyrektora Polskich Heliosów. Witam. Proszę Pani, no to jak wiosna przyszła, to będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie o sprawach projektowych, iście wiosennych, chociaż niektóre z tych projektów przecież trwają cały rok prawie, albo oczywiście są sezonowe. No to powiedzmy o tym wiosennym sezonie, który nam się zaczyna, bo dzisiaj będziemy mówić, no, jak to się mówi, po trosze dla każdego, bo od baletu, opery, aż teatru, sport po, gdzieś nam tam tak, pobiegnie i kończymy i anime. Anima się no, pojawia nowa, rzeczywiście, więc... czyli wiosną powiało. Wiosną powiało i naprawdę i ten nasz projekt Helios na scenie, czy Helios Sport, już zadomowił się w 100% w naszych kinach i się rozwija, bo przecież w lutym mieliśmy po raz pierwszy stand-up w kinie pokazywany w live'ie. Cały czas jakaś furtka, jakieś pomysły na ten Helios na scenie się pojawiają, żeby tą przestrzeń kinową wykorzystywać nie tylko na filmy, więc bijemy brawo, trzymamy kciuki i jak najczęściej będziemy Państwa informować o tym, co w tym projekcie się dzieje. Więc co w najbliższych planach? Już za kilka dni, bo 24 marca, na naszych ekranach w live, czyli teatr prosto z Londynu, Wania, na podstawie Antona Czechowa, z świetną rolą Andrew Scotta, bo to jest, proszę Państwa, tak, monogram, jest. Czyli tak naprawdę jesteśmy skupieni na jednym aktorze, który będzie nam tam całą gamę swoich emocji pokazywał. Świetny tekst i świetna obsada, więc cóż mogę powiedzieć. Pierwsze pokazy wywołały naprawdę duży entuzjazm, więc liczę, że Państwo tak, nie będziecie zawiedzeni. Tym bardziej, że to są, jeśli chodzi o widownię na żywo w Londynie, seanse są wyprzedane, więc tylko korzystać, że możemy to zobaczyć w naszych kinach. Nie muszą Państwo lecieć do Londynu specjalnie. Naprawdę czujemy się tak, jakbyśmy tam byli. Pozostajemy na scenie. Ale pozostajemy, tak. Jest dalej scena, tym razem powoli tak jakby kończy się u nas ten okres Helios na scenie w balecie, bo teraz na koniec, ostatni pokaz będzie w kwietniu, to będzie Jezioro Łabędzie 24 i to będzie ostatni balet. Wraca troszeczkę do normalności nasza opera. 26 marca przypominamy Madame Butterfly. Już pokazywaliśmy tę operę i no cóż, no, wzruszająca, bo o czym się najpierw śpiewa? O tragicznej miłości, proszę Państwa. I tak tutaj też mamy świetne arie, które są znane i też dobra obsada. No i muszę powiedzieć, że ja skusiłam się ostatnio i obejrzałam balet, który był u nas i poczułam to coś, bo naprawdę i to... No tak, bo to jest często to pytanie, które sobie zadajemy. Jak to rzeczywiście wyczuć przez ten czy ekran, nie ma, prawda? Czy ten ekran jednak nie dzieli, ale to, że mamy te przerwy, w tych przerwach są dodatkowe wprowadzenia, rozmawiamy z twórcami o tych przedstawieniach, to jest tak jakby dodatkowa atrakcja tego, a kiedy opada kurtyna, podnosi się kurtyna, gaszą się te światła, to naprawdę jesteśmy w tym przedstawieniu. No i ja jestem chyba fanką już w tej chwili tego projektu, więc zapraszam, bo naprawdę ekran tutaj nie dzieli, ale daje to poczucie, jakbyśmy tam byli. Więc 24 marca Teatr Wania. Potem 26 marca opera Madame Butterfly i 24 kwietnia balet Jezioro Łabędzie. Tak to wygląda w tym Heliosie na scenie, jeżeli chodzi o ten nasz projekt teatr, balet, opera. Na szczęście tam jeszcze trochę planów z operą jest, więc warto na naszej scenie poczekać. Też jej nie zabraknie. Na razie nic nie mówimy, bo to są te najbliższe nasze spotkania. A będzie śpiew, ale nie tylko operowy, bo przyznam szczerze, że ten twórca, no znany, bo w 2016 roku wydał swój pierwszy solowy taki mixtape, robi ogromne widowiska. Widowiska, które rzeczywiście cieszą się również ogromnym powodzeniem. Myślę o Suga i o jego August Tour, także znanym właśnie jako August D. Stąd tak, cały ten pomysł tego projektu. Wracamy tak naprawdę do koreańskiego popu i to już kolejna odsłona. To nie są koncerty live, to od razu mówię. To są filmy, które są kręcone w momencie, jak jest dany występ. Tutaj główny nasz bohater, Suga, wiadomo, on będzie tutaj na planie pierwszym, będzie opowiadał swoją historię, w tle będzie koreański pop brzmiał. Naprawdę mamy w Opolu fanów. Świetnie to się ogląda, dlatego że ta sala żyje w tym czasie, proszę Państwa. Tam śpiewamy, klaszczemy, są specjalne stroje, więc zapraszam, cieszę się, że mamy taką właśnie publiczność w Opolu, bo super sobie taki koncert czy film o koncercie obejrzeć wśród zaangażowanej widowni, więc tak zawsze na koreańskim popie w naszych kinach jest. Nie wiem, czy dobrze wymówię, Min Yoon Ji prawdopodobnie, albo Gi, także proszę wziąć pod uwagę, że moja znajomość koreańskiego, jeszcze południowo-koreańskiego w tym wypadku może być mylna. Ale pozostajemy
na koniec tak naprawdę w Azji. I wracamy to, o czym Pani mówiła, do cyklu, który też się odtwarza, prawda? Tak. Ponownie w kinie. Tak naprawdę dzięki kinom, tak mogę powiedzieć, to w tej chwili anime ma takie drugie życie, dlatego że przypominamy, pokazujemy filmy, które są klasyką w gatunku. Bardzo dużo propozycji filmowych związanych jest z Hayao Miyazakim, czyli tak naprawdę czołową postacią w anime. Japoński Disney. Taki japoński Disney, dokładnie. I trzeba przyznać, że te jego filmy są magiczne i czy to mówimy o tej klasyce, czy tak jak teraz będziemy pokazywać Lupina III, Zamek Kaligosto. I tu też jest tak naprawdę specjalnie przygotowana wersja tego filmu na ekrany, żeby odświeżyć, pokazać. I to jest, wiadomo, że fani anime mają swoje wyobrażenie, mają swoje ulubione filmy, a tutaj jest taka mieszanka wybuchowa, bo z jednej strony mamy i trochę anime, i trochę takiego kryminału, i trochę takiego westernu nawet, co niektórzy fachowcy dopatrują się w tym filmie, więc na pewno będzie się to świetnie oglądało, a to, że my pokazujemy ten nurt cały na dużym ekranie, naprawdę jest to zasługa widowni, która chodzi na te filmy. Po lutowych seansach mogę powiedzieć, że bardzo dużej widowni, więc proszę Państwa, no trzeba sprawdzać, szukać. Te wszystkie premiery z tego gatunku pokazują się też w naszych opolskich Heliosach, więc warto, w kwietniu będą te pokazy, warto sobie ten czas zarezerwować. No to przyszłość nieco odleglejsza, a teraz przyszłość bardzo bliska, drodzy Państwo, zwłaszcza Państwa sercom, bo pytanie konkursowe czas Państwu zadać, nagrody bowiem czekają. A pytanie brzmi? A pytanie brzmi, proszę podać imię i nazwisko japońskiego reżysera Disneya japońskiego. Wymieniliśmy go już tutaj w naszym programie, bardzo ściśle związanego z anime. No to proszę bardzo, tradycyjnie. Napis się pokazał, czas na seans, @czasnaopole.pl. Piszą Państwo pod ten adres dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi. Honorujemy jak zwykle upominkami i nagrodami od sieci kin Helios. A my, drodzy Państwo, już spotykamy się, można byłoby powiedzieć, pełną wiosną, bo 28 marca Joanna Domagała. Dziękuję bardzo za spotkanie z szefową polskich Heliosów i zapraszamy na kolejny program za tydzień.